Gołębiami pocztowymi zacząłem interesować się w wieku 12 lat. Moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne i z gołębiami nie mieli nic wspólnego. Ja jednak już od najmłodszych lat patrzyłem w niebo i gołębie pocztowe bardzo mnie interesowały. W naszej miejscowości było 17 hodowców gołębi pocztowych i pewnego razu przyszli do mojego ojca o pomoc w innej sprawie i tak to się zaczęło. Poprosiłem wtedy ojca i pomógł mi wybudować pierwszy gołębnik. Miałem dobrych nauczycieli, którzy nauczyli mnie rozpoznawać dobre gołębie. Na początku miałem gołębie rasy Horman i Szymle od Baxa. Potem miałem ptaki Kaltenport i Kilefit, które 60 lat temu były na topie. Już w wieku 17 lat zająłem trzecie miejsce w oddziale na 100 hodowców. Z roku na rok było jeszcze lepiej. Dzięki sukcesom w latach miałem dalszą chęć do pracy i myślę, że dzięki temu osiągnąłem bardzo wiele w sporcie gołębiarskim. Trudnym dla mnie momentem był czas służby wojskowej. Tylko dzięki siostrze i rodzicom, którzy zajęli się ptakami, mogłem po skończeniu służby wrócić do tego sportu. Od tamtego czasu minęło już 50 lat i przez cały ten czas ambitnie zajmuję się hodowlą gołębi pocztowych. Według mnie sukces wymaga wiele pracy i ambicji. Przez te 50 lat byłem też w zarządzie Związku Gołębi, piastując różne funkcje z funkcją prezesa okręgu, liczącego ponad 3000 członków. Dzięki temu posiadam kontakty z hodowcami z całego świata, a w ostatnich latach mocno związałem się z Chińczykami i już 20 razy byłem w Pekinie. Przyjacielskie kontakty z hodowcami sprawiły, że posiadłem wiele dobrych gołębi i wiele się nauczyłem. Dzięki temu mam w swoim domu ponad 300 pucharów i wiele, wiele dyplomów. Jednak największym moim osiągnięciem było zdobycie w 1998 roku przez mojego samczyka tytułu Asa Niemiec. Wynik ten o tyle był zadziwiający, bowiem ten ptak od razu zdobył tytuł Asa Niemiec. Nigdy wcześniej nie był choćby pierwszy w okręgu. I ponieważ po 62 latach prowadzenia tej hodowli, ponieważ zbliżam się do wieku 80 lat, to chciałem przekazać i powierzyć te moje gołębie panu Stanisławowi Rycombel. Chcę mu pomóc rozwijać ten biznes, żeby miał on powodzenie. Te wszystkie sukcesy nie mogłyby zaistnieć, gdybym nie miał dobrej żony. Prowadzi ona całą dokumentację hodowli, zna się na komputerze i gołębiach, a także mocno mnie wspiera w mojej pracy hodowlanej. Nazywam się Jens Attner. Mieszkam w Niemczech, w Thüringen, w okolicach Weimaru. Od 1999 roku aktywnie zajmuję się gołębiami pocztowymi i na moim gołębniku znajduje się wiele bardzo dobrych gołębi. Posiadam gołębie z Niemiec od Gintera Prange i Heinza Meyera oraz z Belgii od Leo Hermansa i z Holandii od Jana Hoymansa. Mam też wiele gołębi od mniej znanych hodowców, ale u mnie świetnie spisują się w lotach i w rozpłodzie. Stanisław zakupił u mnie ptaki z linii Havenit oraz świetne młode po gołębiach Prange, Mayer, Vandanabelle i z linii Cipo od Benny Stevenika. Muszę powiedzieć, że Stanisław posiada od Gintera Prange ptaki z linii 520 i 261. W tym roku mam samiczkę, która wylatała 11 konkursów i zdobyła 1030 AS punktów. Zdobyła kilka czołowych miejsc z poszczególnych lotów. Również potomstwo tej samiczki znajdzie się niebawem w hodowli Stanisława.
Jestem pod wielkim wrażeniem tego przedsięwzięcia. Rozmach, z jakim zostało wybudowane to centrum gołębi i to w tak krótkim czasie, godne jest uznania. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy razem współpracować i dzielić się wiedzą na temat gołębi. Jestem przekonany, że jeszcze wiele moich najlepszych ptaków przeprowadzi się do tego gołębnika. Muszę powiedzieć, że obiecałem już Jensowi, że otrzyma ode mnie jednego młodego po synie sławnego Red Bullensa i jednego młodego po gołębiach od Jana Bullensa. Myślę, że dostarczą mu wiele radości. Ihre Schläge, die Taube auch haben. Ja, sehr schön. Na samym początku muszę powiedzieć, że znamy się dopiero od 2 tygodni, a już po 5 minutach rozmowy złapaliśmy świetny kontakt. Było to na wspólnym gołębniku w Krakowie podczas lotu finałowego. Stanisław włożył swoje serce w budowę tej stacji i jestem pewien, że wszystko będzie przebiegać po jego myśli. Sezon lotowy w tym roku miałem bardzo udany. Dziękuję za to Bogu, bowiem opatrzność boska to bardzo ważna sprawa. W ogólnym mistrzostwie zająłem 6. miejsce w całej Belgii. Wspomnij coś o Krakusie. Okej, dobrze. 2 tygodnie temu w Krakusie wygrałem lot finałowy. Jednak emocje sięgnęły zenitu. Usiadło naraz kilka gołębi i stojący obok mnie polski hodowca cieszył się ze zwycięstwa i dopiero po jakiejś minucie okazało się, że to ja wygrałem. Wyprzedziłem go tylko o 1 sekundę, tak jak to już mówiłem nieraz. W życiu trzeba mieć szczęście. Końcem września lub na początku października będę u Stellermana i w drodze powrotnej odwiedzę hodowlę Stefana. Porozmawiamy sobie o gołębiach i może dostanę coś do mojej hodowli. Może jedną parę, nie chcę więcej. Chcę mieć w swojej stacji gołębie od tak wspaniałego hodowcy. Myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Zapraszam do siebie. Zawsze jesteś mile widzianym gościem w moim domu. Jestem też zadowolony bardzo z lotu w tym roku gołębi, mimo to, że pierwszy raz to robię, po prostu latam. Zacząłem ten sport pierwszy rok, no jestem zadowolony, bo był 28 gołąb na Krakusie, 87. Tym bardziej jestem zadowolony też, bo tu z linii Deklaka, gdzie bardzo w nie, tam nie byłem pewny za nie, a jednak się udało. No i wczoraj też był jako drugi gołąb z Deklaka, no także jestem zadowolony z tej gołębi. Na koniec muszę jeszcze raz podkreślić, że stacja hodowlana została wykonana w sposób perfekcyjny, a przebywające tu ptaki są wspaniałe. Wróżę wielki sukces tej hodowli.